Witam Was jak najserdeczniej po tej stronie. Witam Was, Stan. Znowu powtórzyłem dwa razy wita, nieważne. No i dzisiaj odpakowujemy sobie cztery modele D'Agostini. Będzie to Fiat 126P bis, Fiat 125P kombi, Fiat 125P jakiś 60 lat, nie znam dokładnie nazwy. Możecie pisać w komentarzach i Nysa N59 chyba. Nie jestem pewien. Tego ja sobie tutaj pozwoliłem rozciąć tu opakowanie, żeby tego nie tracić czasu na nagraniu. I jedziemy tak bez przyciągania, jedziemy od razu. Pierwsze co się rzuca w oczy to te folie bąbelkowe. To pierwsze co jest, tutaj mamy 125 właśnie z 60 lat, biały, podłużne światło z tyłu i srebrny grill, to jest charakterystyczne. No to potem weźmy sobie no kombi. No taki kombi, no to za dużo gadać. To jest ten z lat 70, o tyle, że ma trochę przedłużony tył. Tutaj mamy Nysa, to jest N59, chyba zaraz sprawdzę. Tak, N59, dobrze mówię. Proszę. Ta stara taka Nysa. Dobrze, jedziemy dalej. A jeszcze pan chyba będzie nowe kultowe auto PRL-u, cały film. No i jest bis. Taki mały on jest w ogóle. O Jezu. Nie ma jednego lusterka, ma wszystkie błotniki. I tyle w sumie. W dobrym stanie. Jako tako. A jak to te auta są wszystkie w dobrym stanie. Auta kupiłem już, no nie wiem, chwilę temu. To dopiero dzisiaj nakrywam ten unboxing. I po prostu nie wiem, czy teraz tą aukcję będzie można, czy one jeszcze są ważne. Jak jeszcze popatrzę, ewentualnie będzie link w opisie do tych aukcji. A jeżeli nie będzie, znaczy, że jeżeli nie będzie linku, to znaczy, że już nie ma tych aukcji po prostu. No, czyli będą nowe auta, kultowe auta PRL, bo to wiadomo, jak nowe modele, to trzeba nowy film. A my teraz, moment, na który wszyscy czekali, czyli zaczynamy ciąć Fiata. Otwieramy Fiata. O, szybko poszło. O. Kurde, kamerę. Prawie strąciłem, no i pro. O kurde. Ale Jezu. Nie dotykam po lakierze, bo mam tu te ręce pewnie. Też myłem. Zawsze przed unboxingami samochodów myję. Ale ten. Ale nie zawsze, wiadomo, to jest wypolerowane, piękne. Nie no, bardzo ładne. Jakieś coś. O. Nie no, taki w sumie niczym się nie różniący. Od, w sumie od tego. Wiadomo, chodzi mi głównie, nie chodzi mi o grill, o koło, o tył, tylko wiadomo, że no w sumie tak, no bo to ten Fiat był budowany na bazie, kurde, był budowany na bazie, no, jak on się nazywa, no, na bazie tego, no, sedana zwykłego, nie. Już lusterko odpadł. Dobra, będę musiał znowu szukać lusterka, bo znowu już odpadł. Matko Boska. No te lusterka są. Dobra. A więc to mi się wydaje, że to będzie na tyle z tego odcinka. Krótki właśnie chciałem, bo czasami te unboxingi takie długie są. No, 4 minuty. W sumie ten film będzie trwał 5 minut. No więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.